Sponsorem kanału jest XTB, polska platforma inwestycyjna o zasięgu globalnym. Safety.pl. Jesteśmy bezpieczni. Adrian Węgierski, MMA.pl, a ze mną Kasiusz. Przed galą Prime 3. Dzisiaj przejdziemy trochę przez kartę walk, no i w związku z tym, że ty umiesz powiedzieć wprost i nie jesteś zawsze obiektywny, będziemy... Jestem obiektywny. Będziemy... Też będę. A, jesteś obiektywny, subiektywny, obiektywny i dzisiaj zobaczymy, jakie masz typy na jutrzejsze pojedynki. Tak. Zaczynamy? Tu nie będę stronniczy. To zaczynamy od wagi ciężkiej, czyli Caimano kontra Tarzan. Kurwa, tak jak miałbym być szczery, no na początku wydawało mi się, że łatwo Caimano wygra. Teraz jakby trochę ta jego pewność siebie, no nie była tak mocna. No tak jak patrzysz, to Tarzan jest wizualnie, przynajmniej jak dla mnie, bardziej pewnie wygląda w tej walce. No i sam jestem ciekaw. Tak na początku stawiałem pewnie na Caimano, a teraz tak kurwa bym nawet 60 do 40 postawił na Tarzan. Okej, czyli pierwszy. Ale zobaczymy, no Caimano jednak sporo lat doświadczenia, nie? Więc jestem sam ciekaw. Cichy tu podpatruje zaraz jego walka. Spokojnie, Cichy, wiadomo, że cios wygra. No to w zasadzie zgodnie z kartą przechodzimy do największego zadymiarza dzisiejszej ceremonii ważenia, czyli Michał Cichy kontra Adrian Cios. No ci powiem, że kursy mnie zdziwiły, nie? Bo z Michałem się długo znam, czasem podśmiechujki strzelam mu. Do Ciosa też nic nie mam, ale jednak trzymał będę kciuki za Cichym, powiem szczerze. Ale kursy mnie zdziwiły, bo eksperci z Fortuny jednak w ogóle nie upatrują szans Cichego. Jednak no, Cios jest murowanym faworytem. No ale może przez to, że on już był kilka razy w oktagonie, a Cichy dopiero debiutuje. No sam jestem ciekaw tej walki. Ale myślisz, że po media treningu i po tym liściu, który Cichy wypłacił Ciosowi, te kursy mogą się delikatnie zmienić? Wydaje mi się nie, bo jakoś nie widziałem, żeby zrobił ten liść wrażenie na Ciosie. Jakoś taki jest Cios. Jakby no, nie wystraszył się Cichego. W tych wcześniejszych walkach widziałem większy jakiś respekt, strach tego Ciosa przed tymi rywalami, a tu przed Cichym się nie boi. Sam, no, jestem ciekaw. To będzie na otwartym Polsacie, chciałem powiedzieć, ale na YouTubie. No dobra, Maluba, Wiolka. Kurde, no tu Wiolka jest faworytką. Wiolka jest faworytką i ma doświadczenie już w ringu. Maluba debiutuje. Warunki ma dużo lepsze. Trenuje chyba bardzo długo, z tego co wiem, bo już się wcześniej przygotowywała, bo była przymierzana. Ale no, Wiolka jest faworytką, ale tu bym obstawił jednak 60 do 40 tak na Malubę. Tak mi się wydaje, że dosyć długo, z tego co wiem, to trenuje. No zobaczymy. No wiesz, Wiolka miała wtedy dużo prostszą, uważam, rywalkę, wygrała, ale no Maluba raczej postawi jej się bardziej. Wandale kontra chyba najbardziej wygwizdany zawodnik dzisiejszej ceremonii, czyli Olejnik. Myślałem, że powiesz największa blizda w świecie. Nie. No dobrze, ja też tak nie sądzę. Nie, no tu bym obstawił Wandalkę. Okej. Okay. Big Jack kontra Little John. Kurde, dzisiaj jak patrzyłem na stójkę, ten Little John, tak? Czy jaką tam ma? Raz Janek, raz Little John. Janek, ja kojarzę Janek. No to stójkę bym uważał słabo ma. Big Jack jak to rozegra dobrze w stójce, to powinien wygrać. Jeżeli da się sprowadzić, to ten Janek, słyszałem, że ma bardzo dobry parter i wygra. Więc tutaj 50-50, zależy w jakiej płaszczyźnie się to rozegra. Okay. Jeżeli stójka, to Big Jack, jeżeli parter, to Janek. No dobra, no to wielki rewanż, czyli strolowany kontra Rataj. No i chyba na tym face to face było najcieplej. Kurde, Rataj ostatnio tak mi trochę zaimponował, bo tak
nie cofa się, tak? I to zawsze, jak ktoś na niego leciał, to jednak się cofał, tutaj taki wystraszony, a tu nawet na konferencji, jak dzik w niego wleciał, to jednak mówi, chodź, chodź. Tu ze strolowanym też nie wymyka, nie daje kroków w tył, więc tu też bym obstawił, jednak strolowanemu będzie siedziała ta przegrana na pewno w głowie. Chociaż strolowany na pewno jest też zmotywowany, wagę zrobił, schudł, więc na pewno zapierdał. Kurde, no w sumie, no teraz tak jak myślę, no jest gdzieś po połowie, ale tu kondycja mi się wydaje, że zaważy. A no Rataj mi się wydaje, że może mieć lepszą kondycję, więc z przewagą na Rataja bym dał. Ale tak 60-40%. Bo strolowany, jak mu wejdzie, no ostatnią mielonkę bardzo ładnie znokautował. Sam się zdziwiłem, więc to też mu dodało pewności siebie. Na pewno będzie to inna walka niż pierwsza. Więc no 50-50 bym tak dał, no. No to chyba największy znak zapytania, jeżeli chodzi o mnie, czyli Mac Książę kontra Kuba Oks. Kurde, tu no też taka ciekawa walka, ale tacy chłopacy spokojni, ale bym tu obstawił Kuba Okso, tak jakoś. Książę będzie miał przewagę wagi na pewno. Byłem akurat w Uniku, tam zobaczyć kilku zawodników sobie. To widziałem, że solidnie trenuje. Tam nie wiem, bo ma książę coś, mówił, że jakąś kontuzję, nie wiem, czy to zostało zmienione, czy jednak lekarz mu pozwolił walczyć, bo jeżeli zmieniona została formuła na K1, to tym bardziej bym obstawił Kubę Okso, bo widziałem jego stójkę. Ciekawie walczy. Dagmara, Dominika Rybak. Wydaje mi się, że jednak Dominika tu zdeklasuje Dagmara. No dobra, no to Robalini kontra bohater dzisiaj radomskiej publiczności, czyli nie kto inny jak Bagieta. No i tu jestem ciekaw, bo kurwa Robalini taki jest, no też nie daje kroków wstecz, a pierwsza ta konferencja, ja mówię, co on taki wystraszony, kurde. A tutaj nie cofa się, leci, tak jakby był pewny siebie, a wiem, że Bagieta ma na pewno stawia na parter, bo jednak jak proponowaliśmy mu walkę w stójce z kamerzystą, to się nie zgodził. Powiedział, że on ma bardzo dobry parter, więc od Robalniego zależy, czy on poprowadzi to w stójce dobrze. Jak Bagieta go sprowadzi do parteru, to jednak bym był za Bagietą. A w stójce to nie wiem, bo no Robalini na razie nic nie pokazał. Więc no raczej wydaje mi się, że Bagieta wygra. No to perełka, jeżeli chodzi o sportowy pojedynek na tej karcie, czyli Pająk kontra Daniel Rutkowski. No na początku bym Rutka obstawił, ale Pająk dzisiaj, jak widziałem jego tą stójkę, a ja jednak z boksu się wywodzę, fajne miał to tu zejście, pół po zakroku. Podobały mi się te jego akcje. No i wcale bym nie stawiał Pająka tak na przegranej. Jednak jakbym miał zero-jedynkowo ocenić, no to Rutek, ale wydaje mi się, że może być ciekawa ta walka. No to main event, czyli Paulina Hornik kontra Pysia. Tu również jest duża Pysi wada. Nie widziałem na treningu. Hornik też nie widziałem, ale widziałem, jak wychodziła po treningu. To solidnie wydaje mi się, że się przygotowuje, bo cała była obita na twarzy. Pysi nie widziałem treningu, ale kurde, Pysia z Martą Linkiewicz trenuje, Hornik z Natsu. Jakbym miał ocenić tak, po tym z kim kto trenuje, no to bym postawił na Pysię. Ale no zaimponowała mi ostatnio ta Hornik tą twarzą, że widać, że solidnie, że nie ma tam, że dostanie jała, bo naprawdę była mocno obita. Kurde, no są taką niewiadomą, jestem ciekaw tej walki, nie? Że taką presję też main event dostały na głowę, to jest presja, mówię ci. Więc no, oceniłbym 50-50. Pysia jest chyba trochę lekką faworytką, co dziwi mnie, że eksperci z Fortuny, ciekawe czemu tak ocenili. No zobaczymy jutro, no. Myślę, że po prostu w tym pojedynku ktoś musiał być tym faworytem, a ktoś nie. No i Extra Fight, czyli ten pojedynek, którego kibice są bardzo ciekawi, czyli pojedynek w tej oto budce telefonicznej. Lasik, kamerzysta, jak typujesz ten pojedynek? Stójka na media treningu, kamerzysta dużo lepiej wyglądał, ale ten liść, jak Lasik wypierdolił, to widać tak solidnie mu przypierdolił. Więc kurde, liczę na jakiegoś lucky puncha od tego Lasika.
No bo kurde, bym chciał, żeby dostał w ryja ten kamerzysty. Może by trochę się utemperował, nie? Bo czasem co to nie on, nie? Tak kozaczy. Więc no jednak bym chciał tak jak większość Polaków, żeby dostał w pierdol kamerzysta. Może by trochę tam sodówka mu zeszła z głowy. No i po prostu trzymam kciuki za Lasika. A jak to tak naprawdę się wszystko potoczy, zobaczymy już jutro. Serdecznie zapraszamy wszystkich widzów do oglądania gali Prime 3 już jutro. Dokładnie, zakupujcie pay-per-view, żeby nie przegapić 19 studio. Zaczynamy dwie za darmo walki i potem lecimy, kurwa, z show. Bang! Dziękuję, Kasiusz. Dzięki. It's good to have a choice. Dobrze jest mieć wybór. Especially in investments. Szczególnie w inwestycjach. That's why it's dlatego good to choose wybrać XTB. You decide Ty decydujesz, what you want to invest zainwestować. Wybierz XTB i inwestuj w ponad 5500 instrumentów finansowych. Safety.pl. Jesteśmy bezpieczni.